Oto wyścig pierwszy. Zobaczymy z numerem pierwszym Hansa Nielsena w kasku czerwonym. Obok niego Armando Castania. Dalej Zoltan Adorian i Martin Dugard, Brytyjczyk. Faworytem tych wyścigów całych zawodów jest oczywiście Hans Nielsen, który ma szansę zdobyć swój czwarty tytuł mistrza świata. Hans Nielsen, 11 finał tego zawodnika. Już na prowadzeniu czerwony kask, zawodnik z numerem pierwszym. Dalej o drugie miejsce walczy Castania i Zoltan Adorian tam został w tej chwili z tyłu. Patrzę na Hansa Nielsena, który zdecydowanie prowadzi. Na drugim miejscu jest Martin Dugard w tej chwili, jadący z numerem czwartym. Proszę zwrócić uwagę na dosyć ciekawy tor, który jest w Bradford. Stosunkowo szeroki, ale podwyższony na łukach. A więc zupełnie inny niż tory, do których przywykli polscy kibice i polscy zawodnicy. Budowa dosyć specyficzna. Jest przygotowany jako dość przyczepny, a więc dobra technika na pewno tu się przyda, a to podwyższenie na łukach to także ciekawa specyfika tego toru. Proszę zwrócić uwagę na to w kolejnych wyścigach, jak inaczej zawodnicy będą jeździli. Już przywykliśmy do tego na naszych torach. Hans Nielsen zdobywa 3 punkty, 2 punkty dla Martina Dugarda, 1 dla Zoltana Adoriana i bez punktu tym razem Armando Castania. Zawodnicy są już na starcie do drugiego wyścigu. W kasku czerwonym Matouszek, w niebieskim Corey, dalej w białym Wiltshire i w żółtym, żółto-czarnym Miller. Proszę Państwa, tor w Bradford to jest ten sam obiekt, na którym w ubiegłym roku, w 89, 17 września, straszny wypadek miał Erik Gundersen, właśnie. Też wielokrotny mistrz świata. Gundersen był gościem na tych zawodach. Już z jego zdrowiem jest całkiem dobrze. I ruszyli. W pierwszym wirażu na pierwszym miejscu Todd Wiltshire, 22-letni Australijczyk. Wielka niespodzianka tego sezonu. W tym sezonie dopiero przeniósł się z niższej ligi brytyjskiej do tej ligi najlepszej, do wyższej i jeździ wspaniale. Wiltshire prowadzi, za nim jest Rick Miller, na trzecim miejscu Ronnie Corey i Roman Matouszek zamyka stawkę, chociaż nie teraz. Ostry atak zawodnika czechosłowackiego na łuku i właśnie Matouszek wychodzi na trzecie miejsce, ale Wiltshire prezentuje wspaniałą technikę jazdy. Swoboda, luz, a jednocześnie duża szybkość i skuteczność jazdy. Wiltshire jest niezagrożony i pierwszy mija linię mety. Drugi Miller, trzeci Matouszek, czwarty Corey. Per Jonsson i Jimmy Nielsen walczyli ze sobą już podczas Mistrzostw Świata dwukrotnie w 86 i 7. Czwarte miejsce dla Jimmy Nielsena i piąte miejsce dla Jonssona, a więc dwukrotnie o jedno miejsce lepszy był Nielsen. I czy będzie podobnie tym razem? Dwaj Szwedzi będą na pewno rywalizowali w tym wyścigu. Jimmy Nielsen wychodzi tam z zewnętrznej. To zawodnik jadący z numerem 12 jest na pierwszym miejscu, a na drugim jego klubowy, a właściwie kolega z reprezentacji, Per Jonsson. Na trzecim miejscu jedzie Knight, Brytyjczyk, i stawkę zamyka Zdenek Tesarz, którego znamy doskonale, występował wielokrotnie w Polsce, ofensywnie jeżdżący zawodnik, ale tu widzimy, jak żużlowiec z numerem 10 odstaje od stawki. No i pogoń Jonssona za swoim kolegą Jimmy Nielsen czy Per Jonsson. Jimmy Nielsen, mówiłem, podczas Mistrzostw Świata w Amsterdamie i Wojens zawsze o minimalnie lepsze od swojego kolegi ostatnie okrążenie i tym razem Jimmy Nielsen tuż przed Jonssonem. Jonsson przesiadł się z jawy na GM-a. Mówiło się, że i atak w tej chwili, proszę zwrócić uwagę, trochę niebezpiecznie podjechał, tak, Jonsson. O grubość opony. Zobaczymy jeszcze za moment powtórkę. Przeprasza Jonsson swojego kolegę, być może pojechał w czerwonym kasku najbliżej wewnętrznej strony toru, Sean Moran. Obok niego w niebieskim Anton Kasper. Dalej w białym kasku Kelvin Tatum i w żółto-czarnym Henrik Gustafsson.
Moran to doświadczenie, podobnie jak Kasper. A Gustafsson? Gustafsson to jest taki młodzik, który jest w stanie zagrozić tutaj wszystkim. Już mówiliśmy. Biją się o niego kluby z Ligi Brytyjskiej. Wspaniały start Morana, ale w białym kasku Tatum przez chwilę na prowadzeniu i teraz wspaniały atak Gustafssona. Gustafsson wychodzi na prowadzenie i mknie niesamowicie szybko. A więc Gustafsson, Tatum, Moran i Kasper zamyka stawkę. Gustafsson to chłopak z wielką fantazją. Ma taki dobry i miły zwyczaj, że kiedy wygrywa wyścig, to przejeżdża ostatnią prostą na jednym kole. Ale teraz szalony atak Tatuma po zewnętrznej. Broni się bardzo umiejętnie Gustafsson. Bardzo młody zawodnik, 20-letni, a proszę popatrzeć, jakie doświadczenie. Wyczuwa, gdzie jest jadący za nim przecież Tatum i podniesione koło na znak zwycięstwa. Wyczuwa, gdzie jest Tatum, kiedy Anglik atakuje po zewnętrznej, umiejętnie zastawia, blokuje tor, potem schodzi do wewnętrznej przy wyjściu z łuku, nie dając Anglikowi szans na minięcie się właśnie wtedy, kiedy motocykle nabierają wielkiej szybkości po wyjściu z wirażu. Spotkało się w nim trzech zawodników, którzy zwyciężali w swoich pierwszych startach: Henrik Gustafsson, Hans Nielsen i Per Jonsson. W czerwonym kasku Gustafsson, w niebieskim Hans Nielsen, w białym Matouszek i w żółtym Per Jonsson. No i ciekawy jestem, jak wypadnie w tej konfrontacji mistrz świata z młodym Jonssonem i z bardzo młodym Gustafssonem. Roman Matouszek zapewne w tej stawce się nie będzie liczył, a więc patrzmy. W żółtym kasku Jonsson, w czerwonym Gustafsson i w niebieskim Hans Nielsen. Zablokowany Nielsen, został tam na pierwszym miejscu Henrik Gustafsson. Gustafsson, a w tej chwili atakuje Per Jonsson. I on wychodzi na pierwsze miejsce, a więc taka kolejność. Jonsson atakuje w tej chwili po zewnętrznej, Nielsen Gustafssona, ale utrzymuje zawodnik szwedzki drugą lokatę. A więc Per Jonsson, Henrik Gustafsson i dopiero Hans Nielsen, mistrz świata, na trzeciej pozycji. Ale jeszcze walka trwa. Na pewno Nielsen nie da za wygraną. To zawodnik niezwykle ambitny. Przecież oglądamy go występującego od czasu do czasu również w zespole Motoru Lublin. Jeździ w Danii, jeździ w Wetlandzie w Szwecji, w Oksfordzie przede wszystkim, w Wielkiej Brytanii. No i w Motorze Lublin. Ale na trzecim miejscu Hans Nielsen. Teraz spróbuje zaatakować jeszcze raz Gustafssona, bo Jonsson jakby poza konkurencją. Jonsson, Gustafsson i Nielsen. I na czwartym miejscu Roman Matouszek. A więc wielokrotny mistrz świata w opałach. Hans Nielsen będzie miał trudności z obroną swojego tytułu. Bieg szósty. W czerwonym kasku Kasper. Potem w białym, w niebieskim Tesarz. W białym Kastania i w żółtym Łycze. I już ten Australijczyk, ten kangur, który jednak jeździ w brytyjskiej lidze, jest na pierwszym miejscu. Drugi, o dziwo, Kastania. Chociaż nie, właściwie to nie takie dziwne. Kastania ma także za sobą starty w Wielkiej Brytanii. No a Tesarz i Kasper wyraźnie jednak chyba mają słabsze motocykle, wolniejsze maszyny. I chyba jest to także jeden z powodów, że nie liczą się w stawce czołowych 16 zawodników świata. Wiltshire pierwszy, Kastania drugi. Zbliżył się do Kastanii Kasper. Próbuje zdobyć punkty na Włochu, no ale mamy okazję podziwiać młodego Wiltshire'a. Todd Wiltshire. Sensacja tego roku. W 1988, kiedy jeździł jeszcze w Wimbledonie, sprawdziłem, był po sezonie na 26 miejscu, jeśli chodzi o liczbę zdobytych punktów i tak zwanej średniej biegopunktów. To nie było zachwycające. No a teraz w tym sezonie jest, jak już to podkreślaliśmy, bardzo szybki, bardzo dobry. I przed nami wyścig siódmy. Zobaczymy w nim w kasku czerwonym Richarda Knighta. Niebieskim pojedzie Shaw Moran. Dalej Ronnie Corey w białym i w żółtym Zoltan Adorian.
kasku czerwonym. Widzimy tutaj od wewnętrznej. Aj, jakieś kłopoty miał Knight. Chyba maszyna startowa nie poszła jak należy. Został wyraźnie Brytyjczyk, ale sędzia nie przerwał wyścigu. I w białym kasku na prowadzeniu Ronnie Corey. To Amerykanin z Kalifornii, 24-letni zawodnik jeżdżący w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii. Mówiłem o tym, że jest to zawodnik nieobliczalny, że można spodziewać się po nim występów fantastycznych, nieprawdopodobnych, ale można spodziewać się również bardzo kiepskiej jazdy. Ale w tej chwili pięknie prowadzi swój motocykl na GM-ie Ronnie Corey. Na drugim miejscu jedzie Richard. Nie, Knight został na drugim miejscu. Jedzie Adorian, na trzecim Moran i dla mnie jest to niezwykle zaskakujące. Przecież mówiłem, Shaw Moran wygrał interkontynentalny finał. Ciekawy jestem, jak zareaguje sędzia. Protesty publiczności, to myślecie się Państwo, o co chodzi? Chodzi oczywiście o zawodnika z numerem 11, to Brytyjczyk Knight. Sędziowie mają pretensje, a to Corey. I powtórka, a więc jednak sędzia uznał rację nie tylko publiczności, ale i protestujących zawodników. Jeszcze raz wyścig siódmy. Tym razem kask niebieski na czele. Shaw Moran, również Amerykanin. Również z Kalifornii, ma 29 lat. Jeździ w Belgii, w Wielkiej Brytanii. Na drugim miejscu w kasku czerwonym jedzie tym razem Knight. A więc dla niego jest to sytuacja bardzo korzystna. Ale trudno, aby cieszył się Ronnie Corey, który jedzie na trzeciej pozycji i stawkę zamyka Zoltan Adorian. A więc można mówić o pewnym błędzie sędziego. Chyba niepotrzebnie dopuścił do tego, aby zawodnicy przejechali cały wyścig. Na pewno rozżalony jest Corey. Dał z siebie wiele, duży wysiłek. Wygrał, a w tej chwili wygrywa Shaw Moran przed Knightem. Corey jest trzeci, a na czwartym miejscu przyjechał Zoltan Adorian w powtórzonym wyścigu siódmym po nie najlepszej decyzji sędziego. No a maszyna startowa w międzyczasie została wymieniona. Proszę Państwa, wyścig ósmy. Startują w czerwonym kasku Martin Dugard, w niebieskim Rick Miller, w białym Jimmy Nielsen i w żółtym Calvin Tatum. Teoretycznie walka powinna się rozegrać tutaj między Nielsenem i Tatumem. To najbardziej utytułowani zawodnicy w tej stawce. Miller i Dugard są debiutantami. Kłopoty na starcie Nielsena, ale już wychodzi Tatum na pierwsze miejsce. Tatum jest pierwszy, za nim w niebieskim kasku Miller, to pewna niespodzianka. W białym szalejący Nielsen na torze. Stracił już punkty na rzecz Johnsona i teraz odrabia dystans, ale nie daje się Dugard w czerwonym kasku. Teraz chyba Nielsen przejdzie Dugarda, tak, już biały kask przed czerwonym, trzecie okrążenie, prowadzi nadal Tatum przed Millerem, ale do Millera zbliża się Nielsen. I zwycięstwo Tatuma, drugi na mecie Miller, dopiero trzeci Jimmy Nielsen, no a czwarty młody Martin Dugard. Calvin Tatum, który był już na podium Mistrzostw Świata w 1986 roku na trzecim miejscu, może być także wysoko i w tym turnieju. Dziewiąty wyścig zapowiada się niezwykle ciekawie. W kasku czerwonym Wilshere, dalej Tatum, Nielsen i Knight w kasku żółtym. Patrzmy na Nielsena w białym. Proszę zwrócić uwagę, Hans Nielsen został daleko, Nielsen teraz zaatakuje po zewnętrznej, przechodzi, wspaniała szarża Hansa Nielsena, ale próbuje odgryzać się tam Calvin Tatum.
biały kask Duńczyka i walka o drugie miejsce, bardzo zacięta. W tej chwili na drugim miejscu jeszcze jedzie Wilczy, to kask czerwony. Dalej Richard Knight i zamyka stawkę w tej chwili Kelvin Tatum, którego przed chwilą oglądaliśmy w bardzo dobrym wyścigu. Tatum walczy o jeden punkt, ostatnie okrążenie. Zdecydowane prowadzenie Hansa Nielsena, który jakby przypomniał sobie swoje najlepsze czasy, kiedy zdobywał tytuły Mistrzów Świata trzykrotnie. A więc na pierwszym miejscu przyjeżdża Nielsen, drugi jest Wiltshire, trzeci Knight i na czwartym Tatum po ciekawym, momentami pasjonującym wyścigu. Możliwe, że właśnie w tym wyścigu pogrzebał swoje szanse Anglik Kelvin Tatum. A teraz wyścig dziesiąty. W czerwonym kasku Jimmy Nielsen, w niebieskim Roman Matouszek, w białym Sean Moran i w żółtym Armando Castagna. I biały kask Morana wysuwa się na czoło. Po pierwszym łuku Amerykanin prowadzi. Nielsen walczy z Castagną o drugą lokatę. No zaskakująco dobrze Włoch tutaj prezentuje się na stadionie w Bradford, no ale teraz już chyba sytuacja wyjaśniona. Prowadzi Sean Moran, za nim w niebieskim kasku, przepraszam, w czerwonym kasku Jimmy Nielsen, Szwed, potem w żółtym Armando Castagna, a zamyka stawkę w niebieskim kasku Roman Matouszek. Sean Moran. Jego brat Kelly Moran gościł niedawno w Polsce. Uczestniczył w turnieju żużlowym z okazji Igrzysk Solidarności, no ale tamten turniej nie wspominamy zbyt dobrze, bo został odwołany po kilku zaledwie wyścigach. Sean Moran zwycięzcą tego wyścigu, no i zachowuje realne szanse na czołową lokatę w turnieju. 29-letni Kalifornijczyk, ciekawie, ofensywnie jeżdżący. W wyścigu 11 pojadą Rick Miller w kasku czerwonym, Per Jonsson w kasku niebieskim, Zoltan Adorjan w białym i w żółtym, Antonin Kasper, Czechosłowak, który zastępuje Gerda Risa, kontuzjowanego w Mistrzostwach Świata na długim torze. Już od początku na czele Rick Miller, to niespodzianka. Proszę zwrócić uwagę, że nie Per Jonsson, który wydawać by się mogło był faworytem tego wyścigu. Jeździł przecież Szwed do tej pory wspaniale. A tu przychodzi walczyć o drugą lokatę, bo atakuje tam niespodziewany nie Antonin Kasper. A więc sytuacja dosyć zaskakująca. Rick Miller, mówiliśmy o tym, że występował już jako dziecko w kinie jako aktor, teraz próbuje również swych sił prezentując modę. A więc Miller na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jedzie Per Jonsson, który teraz próbuje atakować po wewnętrznej. Jeszcze jedna szarża. Czyżby mu się udało, tak jak przed momentem, kiedy ograł Jimmy Nielsena? Chciał powtórzyć ten manewr, ale Miller nie dał się na to samo nabrać. Miller pierwszy, na drugim miejscu Jonsson, trzeci był Antonin Kasper, a na czwartym miejscu Zoltan Adorjan. A więc Rick Miller jeszcze również może walczyć o miejsce medalowe. A tu już przygotowania Henrika Gustafsona do wyścigu 12. Gustafsson ma 5 punktów, jedzie w czerwonym kasku. Obok Martin Dugard w niebieskim z 2 punktami. Zdenek Tesarz w białym kasku 0 punktów i Corey 1 punkt w żółtym kasku. Ruszyli, świetny start Tesarza po wewnętrznej w czerwonym kasku. Gustafsson próbuje się tam przepchnąć, ale lepszy jest Corey i niespodzianka. Ciasno, jest Gustafsson na drugim miejscu. Zdenek Tesarz prowadzi, Corey szalenie zacięcie walczy o drugie miejsce. Wchodzi po wewnętrznej, Gustafsson spada na drugą, na trzecią pozycję i upada teraz. Ach, dramatyczny moment. Wyścig zostaje zatrzymany i w powtórce widzimy, jak do tego doszło. Proszę popatrzeć, w żółtym kasku zbliża się
do Gustafsona Kori i spowodował upadek Szweda. Właściwie błotnik tylnego koła nie dotknął motocykla, dotknął natomiast ręki młodego zawodnika szwedzkiego i widzą Państwo, narzekał na ból ręki Gustafsson. Z wyścigu został wykluczony Kory i wyścig 12 zostaje powtórzony. Czerwony kask Gustafsson, niebieski Dugard i Tesarz w białym. I znowu Tesarz rusza pierwszy ze startu. Znów jest najlepszy w pierwszym łuku. Za nim Gustafsson, a w niebieskim kasku Dugard na trzecim miejscu. Okazuje się, że jednak dobry start daje szansę powodzenia w wyścigu. Tesarz ciągle pierwszy, wściekły atakuje go tam Gustafsson. Wejście w łuk próbował się wcisnąć między zawodnika czechosłowackiego a krawężnik, nie udało się. I teraz Gustafsson musi bacznie uważać, bo zajęty atakowaniem Tesarza może stracić swoje drugie miejsce. Tesarz ciągle na czele i czy Gustafsson, czy Dugard? Jednak Gustafsson i teraz śmiałe wejście Szweda przy krawężniku. Tesarz na zewnętrznej i jest Szwed pierwszy na ostatnich metrach. Wspaniała szarża Henrika Gustafssona i 3 punkty, zasłużone zwycięstwo młodego Szweda. Oto sytuacja po 8 wyścigach, a więc na czele Wiltshire i Henrik Gustafsson. Na drugim miejscu Rick Miller, na trzecim miejscu Miller i Per Jonsson i właściwie 4 zawodników po 7 punktów, a więc sytuacja jest ciekawa, to jest po 12 biegach oczywiście. Przed nami bieg 13. Ronnie Corey w kasku czerwonym, Jimmy Nielsen w niebieskim, w białym Antonin Kasper i Hans Nielsen. Z analizy punktowej wynika, że Hans Nielsen, jeżeli jeszcze wygra ten wyścig, ma szansę walczyć o czołową lokatę. Hans Nielsen w żółtym, Jimmy Nielsen w niebieskim, a Ronnie Corey w czerwonym. Został Hans Nielsen w żółtym kasku. Patrzmy, proszę Państwa, jak wygląda walka. Na czele w niebieskim Jimmy Nielsen. Nielsen na pierwszym miejscu i teraz szarża jadącego z numerem pierwszym Hansa Nielsena. Jeszcze Jimmy Nielsen. I chyba nie będzie miał łatwego życia tutaj mistrz świata. On musi walczyć o utrzymanie drugiego miejsca z Ronnie Coreyem. Jimmy Nielsen, niespodziewanie, liczyłem, że Hans Nielsen w tym wyścigu musi wygrać. Atakuje teraz po zewnętrznej, kolejna szarża. Spróbuje przechodzić do wewnętrznego krawężnika, nie mieści się. Hans Nielsen i Jimmy Nielsen, Szwed i Duńczyk. Mistrz świata i zawodnik młody, który już kilkakrotnie zajmował czwarte miejsce, ostatnie okrążenie. Jimmy Nielsen jakby odskoczył o 2-3 metry. Po zewnętrznej próbuje, po wewnętrznej. Raz tak, ale tym razem Godin, mistrza świata, jakby nieco wolniejszy. Knight go jeszcze atakuje, czy zdobędzie 2 punkty, czy 1. Wygra na pewno Jimmy Nielsen, drugie Hans Nielsen. Knight na trzecim miejscu po niezwykle ciekawym wyścigu, a na czwartym Antonin Kasper. No i było też 3 Duńczyków całkiem niedawno na podium. Wszystkie miejsca zajęli żużlowcy duńscy, ale ta sytuacja chyba się nie powtórzy, nawet na pewno się nie powtórzy w tym roku. I teraz popatrzmy na wyścig 14. W czerwonym kasku ma 3 punkty dotychczas zdobyte Armando Castania. W niebieskim Henrik Gustafsson, 8 punktów. Dalej Miller w białym kasku i w żółtym Knight. Ważny wyścig dla Gustafssona. W niebieskim kasku. Na razie jednak Castania, niespodziewanie. Castania na pierwszym miejscu po pierwszym łuku, Gustafsson po zewnętrznej. Próbuje po większym łuku wcisnąć się przed rywali, no ale nie udaje się. Gustafsson na trzecim miejscu prowadzi niespodziewanie Armando Castania, Włoch. Drugi jest Knight, Gustafsson, którego realizator chętnie pokazuje, bo rzeczywiście jest to zawodnik bardzo efektownie, śmiało, odważnie jeżdżący, dopiero na trzecim miejscu, a zamyka stawkę Miller. Armando Castania, ten na pewno ma dobry motocykl, GM, przecież to silnik włoskiej produkcji Giuseppe Marzotto i Castania, jak się okazuje, potrafi wykorzystać dużą moc
i niebywałe warunki stwarzane przez ten silnik. A więc Castagna pierwszy, drugi Knight. Wyścig 15 nie zapowiada się jakoś specjalnie ciekawie. W czerwonym kasku pojedzie Kelvin Tatum, obok niego Zoltan Adorian, dalej Zdenek Tesarz i Roman Matouszek. Zdecydowanym faworytem jest tutaj oczywiście Kelvin Tatum. Mówiliśmy już wielokrotnie o startach tego zawodnika. Pamiętam jego występ w finale światowym w Katowicach, kiedy to zdobył brązowy medal w Chorzowie. No ale teraz jedzie się Brytyjczykowi znacznie gorzej. Myślę jednak, że z tymi rywalami powinien sobie poradzić Kelvin Tatum w kasku czerwonym. Atakuje w tej chwili Matouszka i już na pierwszym miejscu. Na drugim jedzie Matouszek, na trzecim Adorian i na czwartym Zdenek Tesarz. Tesarz zaczynał dosyć późną karierę. To zawodnik z Ostrawy, przygotowywany przez Wernera, Wacława Wernera, to znana postać w czechosłowackim świecie żużlowym. No a Tatum jedzie tutaj spokojnie po 3 punkty, które jednak chyba nie dadzą mu szans walczyć o miejsce na podium. Matouszek podoba nam się, wielokrotnie pokazywał, że jest niezwykle agresywnie i efektownie jeżdżącym. Niektórzy nazywają go kaskaderem toru. Jeździ czasem niebezpiecznie, ale lubiany jest przez publiczność. Tatum, Matouszek, który podniósł koło tak jak to lubi. Adorian, o którym mówiliśmy, że świetnie jeździł w parach, tutaj się nie może odnaleźć. Tesarz czwarty, a to Kelvin Tatum. Proszę Państwa, o ile poprzedni wyścig nie był zbyt interesujący, o tyle ten zapowiada wielkie emocje. Oto w czerwonym kasku Johnson, 8 punktów. Wiltshire w niebieskim również 8. Dugard, ten ma mniej, tylko 3 punkty w białym kasku i z numerem, mniejsza o numer. I w żółtym kasku z 7 punktami Sean Moran. Wyrównana stawka zawodników. No i tutaj mogą się ważyć losy tytułu mistrzowskiego. Ruszyli. Johnson w czerwonym na czele, ale wspaniały atak Morana w pierwszym łuku. Proszę zwrócić uwagę, był na zewnętrznej, natychmiast złamał kierunek jazdy i Sean Moran na czele, Johnson za nim. To nie koniec walki. Johnson po wewnętrznej i znów ten sam manewr Morana. Nie goni po zewnętrznej części toru, robi taki jakby unik minimalny. Przechodzi, skraca tor jazdy do krawężnika i nadal na czele. Moran przed Johnsonem. Wiltshire jest trzeci, a na czwartym miejscu Dugard. Ale tutaj szalona walka o 3 punkty. Moran przed Johnsonem. Wspaniale zamknął teraz Moran Johnsona i zwycięstwo Morana. 2 punkty dla Johnsona, 1 punkt dla Wiltshire'a i Dugard kończy ten wyścig bez punktów. I to sytuacja po 16 wyścigach. Johnson i Moran i Wiltshire po 10 punktów. Potem Nielsen z 9, Rick Miller z 8, podobnie jak Gustafsson. No, ale walka jeszcze się nie zakończyła. A teraz, proszę Państwa, klasę Morana sprawdzi mistrz świata Hans Nielsen. On w kasku czerwonym, Rick Miller obok w niebieskim, w białym Sean Moran i w żółtym Zdenek Tesarz. Kolejny wyścig zapowiadający się fascynująco. Czy Hans Nielsen z 9 punktami, mający jeszcze jednak szansę walczyć o tytuł mistrza świata? Czy może Sean Moran w białym kasku? Moran wychodzi na pierwsze miejsce. Hans Nielsen został. To zawodnik w czerwonym kasku w tej chwili na drugim miejscu. Ale drugie miejsce na pewno nie będzie satysfakcjonowało Duńczyka. Sean Moran przed chwilą pojechał wspaniale i dalej prowadzi stawkę. Rick Miller jest trzeci. A Zdenek Tesarz miał chyba defekt, bo nie widzę go walczącego na torze. Sean Moran. Być może następca wspaniałego amerykańskiego żużlowca Briusa Penala, który zdobywał dwukrotnie tytuł mistrza świata. A więc Hans Nielsen żegna się definitywnie już z
tytułem mistrza świata, ale czy na rzecz Morana, patrzmy, jeszcze jedna szarża, zakopał się tam po zewnętrznej, chyba nie da rady, na pewno nie da rady. Show Moran, GM, Hans Nielsen, Godem. 29-letni Kalifornijczyk i wspaniały gest, to mi się bardzo podoba. Hans Nielsen, mistrz świata, ustępuje, wyciąga rękę. Być może myślał wtedy, że właśnie Show Moran będzie mistrzem, ale o tym przekonamy się jeszcze za chwilę. Właśnie, bo w 18 wyścigu startuje Per Jonsson w czerwonym kasku na torze najbliżej wewnętrznej części toru. Obok niego w niebieskim Castania, potem Corey w białym kasku i Tatum w żółtym. Widzą Państwo liczbę punktów, jaką mają zawodnicy przed tym wyścigiem. No i oczywiście faworytem jest tutaj Jonsson. Startuje z wewnętrznego toru. Skupienie na starcie i ruszyli. I jest Jonsson pierwszy w pierwszym wirażu. Castania niespodziewanie na drugim miejscu. Walczy tam Tatum, jest trzeci. A Corey w białym kasku na czwartym miejscu. A więc Jonsson, Castania, Tatum i Corey. Tatum zbliża się do Castanii. Jedyną szansą dla Anglika, jeśli marzy jeszcze o miejscu na podium, jest wygrać ten wyścig, a przynajmniej zdobyć dwa punkty. Choć i tak może się to okazać niewystarczające. Jonsson spokojnie, pewnie, elegancko powiedziałbym. Za nim walka o drugie miejsce. Castania bardzo skutecznie. Miał pecha w pierwszym wyścigu, przewrócił się, nie zdobył punktu, no ale w pozostałych wyścigach jeździ całkiem przyzwoicie. Per Jonsson zwycięża, Castania jest drugi, trzeci dopiero Tatum, tylko jeden punkt dla Anglika i Corey bez punktu. Rosną więc szanse Pera Jonssona. Zawodnicy, którzy spotkają się w wyścigu 19, mają szansę na medal brązowy. Wiltshire, Gustafsson i Nielsen. Wiltshire ma 9 punktów po 8, Gustafsson i Nielsen. Adorian oczywiście nie liczy się w tej stawce. W kasku czerwonym jedzie Zoltan Adorian, w niebieskim Jimmy Nielsen z 12 na plecach, w białym Henrik Gustafsson, który ma numer 13, i w żółtym Todd Wiltshire. Po tym wypadku, a może kondycja jednak nieco za słaba u Henrika Gustafssona, i w ostatnim wyścigu stracił szansę na walkę o tytuł mistrza świata. Ale czy będzie miał szansę walczyć o brązowy medal? A może Jimmy Nielsen, który przed chwilą pojechał fantastycznie? Patrzmy. W czerwonym kasku przez moment był na dobrym miejscu Zoltan Adorian. Ale przepycha się tam Wiltshire. Nielsen jest na drugim miejscu. Dalej jedzie Adorian i patrzę z żalem, jak młodziutki Szwed Gustafsson walczyć będzie pewnie o jeden punkt. Na razie biały kask Gustafssona na czwartym miejscu. A tutaj trwa walka, zacięta walka o dwa punkty. No szkoda, że Gustafsson być może poszkodowany nieco w tym starciu z Koreją, rzeczywiście stracił ochotę do walki. Chociaż na pewno ten młody zawodnik ma jeszcze karierę przed sobą. Wiltshire, Nielsen, Adorian, Gustafsson. Taka stawka i prawdopodobnie tak zakończy się ten wyścig. Wiltshire zdecydowanie i w tym momencie z 12 punktami Australijczyk, fantastycznie jeżdżący w tym sezonie, zapewnia sobie brązowy medal, kończąc starty z 12 punktami. Po prostu ostatnio był w bardzo dobrej dyspozycji. I oto, proszę Państwa, ostatni z regulaminowych planowanych wyścigów. W czerwonym kasku Matousek, w niebieskim Kasper, w białym Knight i w żółtym Dugard. A publiczność na stadionie i Państwo także niech przygotują się na dodatkowy wyścig, bo po podliczeniu punktów okazuje się, że Sean Moran i Per Jonsson mają po 13 zdobytych dotychczas punktów. A więc ten wyścig nie ma już znaczenia dla ostatecznego układu czołówki. Tym niemniej jest to wyścig ciekawy. Na czele w białym kasku
jest Knight, a tam wspaniała walka, szalona walka między Matouszkiem i Kasperem. Dziugard w żółtym kasku jest na czele. Aha, Dziugard na czele. To żółty kask, przepraszam, pomyliłem z białym. Ale Dziugard na czele, drugi Matouszek w czerwonym, potem Kasper w niebieskim i zamyka stawkę w białym kasku Knight. To bardzo obiecujący młody zawodnik, ten Dziugard. Może liczyć na duże wsparcie ojca i całej rodziny. Rodzina, cała zresztą rodzina, bo i ojciec i wujowie jeździli na żużlu, jeździli na torach trawiastych. Przyszłość na pewno nie mała przed tym zawodnikiem. I proszę Państwa, wyścig o tytuł Mistrza Świata. Per Jonsson pojedzie w kasku czerwonym i obok niego Shaw Moran. Jonsson w ubiegłym roku nie startował, to dosyć nietypowa sytuacja, bowiem zajął się ojcostwem. Został ojcem i uznał tą sprawę za tak ważną, że zrezygnował z walki, ale teraz wrócił i może dla swojego dziecka walczyć będzie o tytuł. Z numerem 9 Per Jonsson jest na czele. W pierwszym łuku walka Shaw Moran, 29-letni Amerykanin. Amerykanin wygrał finał interkontynentalny. Mówiłem Państwu, że do tej pory w historii żużla to przedziwne, ale nigdy się nie zdarzyło, aby zwycięzca finału interkontynentalnego zdobywał tytuł Mistrza Świata. I chyba rzeczywiście tak nie będzie. Per Jonsson. Per Jonsson jedzie o tytuł, jedzie po tytuł Mistrza Świata. 24-letni Szwed, który do tej pory przegrywał z Jimmy Nielsenem. Startuje w Reading, w Wielkiej Brytanii. Był mistrzem Europy juniorów w 1985 roku. W 1987, 5, w 8, 5 w finale światowym. I Per Jonsson zdobędzie tytuł Mistrza Świata w Bradford. Przypominacie sobie Państwo, 73 rok, taki baraż między Szakielem a Maugerem. Tam Szakiel zdobywał tytuł Mistrza Świata. Tu 24-letni Szwed. On będzie królował w światowym żużlu. Przesiadł się z Jawy na GM-a i ten GM powiódł go do tytułu Mistrza Świata. Gratulacje, trudno się dziwić. Shaw Moran jest drugi, Wiltshire trzeci. Wspaniałe zawody, jedne z najciekawszych zawodów żużlowych o tytuł indywidualnego Mistrza Świata, jakie miałem okazję oglądać i sądzę, że i Państwo są usatysfakcjonowani, że udało nam się, chociaż z pewnym opóźnieniem, ale pokazać wszystkie wyścigi, które miały miejsce w Bradford 1 września podczas finału indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Jonsson, Moran, Wiltshire, Hans Nielsen, zdetronizowany mistrz świata na czwartym miejscu, dalej Jimmy Nielsen, Kelvin Tatum z 9 punktami, również na pewno nie może być zadowolony z tych wyników. W przyszłym roku nie będzie już finałów kontynentalnych, będzie jeszcze trudniej Polakom dostać się do światowego finału, który odbędzie się w Göteborgu. Miejmy nadzieję, że młodzi, zdolni polscy zawodnicy, Golob, ciągle świetny Dołomisiewicz, Rzeźwist, wrócą na tor, aby walczyć z równie młodymi zawodnikami jak Gunders, jak Gustafsson czy jak Per Jonsson.